jakieś pół godziny temu dostaliśmy zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Katowicach o pożarze ciągnika rolniczego. Również w informacji było podane, że zagrożone są sąsiednie pojazdy. Po dojeździe na miejscu stwierdziliśmy objęcie pożaru właśnie wspomnianego ciągnika, plus zagrożone były jeszcze trzy sąsiednie pojazdy. No i przystąpiliśmy do działań gaśniczych, podaliśmy dwa prądy piany gaśniczej. Musieliśmy również uszczelnić studzienkę deszczową z uwagi na to, żeby piana oraz woda po pożarowanie poszły nam tutaj do cieku wodnego. No i działania były skuteczne. Łącznie brało udział 4 zastępy samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 2 z Państwowej Straży Pożarnej i pozostałe 2 z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Cieszyna. Ciągnik, ciężko mi powiedzieć, jaka to jest wartość ciągnika, pewnie gdzieś około 500 000 zł, plus pozostałe pojazdy, no też pewnie w jakieś tam tysiące pójdzie naprawa, nie są to jakieś duże uszkodzenia, no ale przy obecnych kosztach na pewno będzie to wysokie. No całe szczęście nie stwierdziliśmy tutaj żadnych ofiar, czy to śmiertelnych, czy w ogóle zagrożeniem życia, także bez strat w ludziach.